Ostatnie zmiany i kosmetyczne poprawki. Budynek malarni Teatru Śląskiego schowany przed okiem przechodniów jest gotowy na debiut w odnowionej formie. Tam, gdzie do niedawna znajdowały się maszyny stolarskie, odbywać się będą wernisaże i wystawy, a piętro wyżej w dawnej malarni mieści się kameralna scena wraz z garderobami. Tak wyjątkowy obiekt war jest wyjątkowej premiery. Na pierwszy ogień sztuka z najwyższej półki. Kontrakt Sławomira Mrożka. Spektakl, na który przyszło czekać 2 lata. To wtedy rozpoczął się remont tak zwanej malarni. Ten obiekt już był destruktem. To wyeksploatowane nie tylko instalacje, ale to i dach, i urządzenia, wszystko. Alternatywy były dwie. Obiekt nadawał się do zamknięcia albo do remontu. Budynek przeszedł gruntowną przemianę. Odrestaurowano nie tylko scenę główną i zaplecze magazynowo-warsztatowe, ale również elewację budynku, schody i dach. Całość kosztowała ponad 7 milionów złotych, z czego większość pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Efekt końcowy robi wrażenie. Ten piękny obiekt, który będzie służył i publiczności, i będzie służył różnym artystom, kreacjom artystycznym, że ten obiekt wygląda tak, jak on wygląda, że zachwyca, że ten obiekt ma swoją nieprawdopodobną atmosferę, że ocaliliśmy taki kryształ, który na nowo błyszczy. Atutem obiektu obok jego nieprawdopodobnej atmosfery jest interesująca przeszłość przyprawiona szczyptą tajemnicy. Budynek powstał bowiem w drugiej połowie XIX wieku i początkowo służył jako siedziba loży masońskiej. Teraz jego gośćmi będą artyści i miłośnicy sztuki. To jest miejsce, które będzie pełniło funkcję takiej sceny, nie chciałabym mówić alternatywnej, ale odrobinę offowej. Czyli te spektakle teatralne, troszeczkę bardziej innowacyjne, może troszeczkę bardziej modernistyczne, może trochę bardziej kontrowersyjne, które nie do końca wpisują się w dużą scenę Teatru Śląskiego czy w scenę kameralną, tam właśnie na malarni będą mogły znaleźć swoje miejsce. Odświeżony budynek malarni mieści się przy ulicy Teatralnej 2A. Według gospodarzy obiektu nazwa jest symboliczna. 2A, czyli artystyczna awangarda regionu. Miejsce, w którym wszystkie szaleństwa artystyczne są dozwolone i mile widziane.